Kamilo, Polacy dowiadują się o tym, jak wygląda praca modelki głównie z programu Top Model, a ja chciałam ciebie zapytać, jak rzeczywiście wygląda praca modelki, szczególnie na Zachodzie, i jakie są cienie i blaski tej pracy? Jeżeli chodzi o program Top Model, to dla mnie jest on trochę krzywym zwierciadłem modelingu i zupełnie praca modelki nie wygląda tak, jak tam jest to pokazane. Jeżeli chodzi o modeling, to ja nigdy nie byłam zmuszana, przede wszystkim to, co mi się tam nie podoba, to jest to, że dziewczyny są zmuszane do rzeczy, które są zupełnie nie w ich stylu, wbrew ich ideom, wbrew ich naturze. Ja nigdy, jeżeli nie miałam ochoty, nie musiałam pozować nago, nie musiałam pozować w futrach, jeśli nie miałam na to ochoty, z, nie wiem, nieżywymi zwierzętami, co zupełnie byłoby nie do przejścia. Wiadomo, że to jest program telewizyjny, że to jest show i oczywiście, jeżeli byłoby pokazane rzeczywiście takie klasyczne życie modelki, to by się nie sprzedało, bo to byłoby nudne. My siedzimy, jeździmy samochodami na castingi, na przymiarki, dalej na pokazy i jak gdyby ten dzień jest wciąż taki sam, malowanie, czesanie, kolejny pokaz, zmiana make-upu, zmiana włosów, więc myślę, że to by się nie sprzedało. Ogólnie sam, jeżeli chodzi o pokazy, pokazy są bardzo monotonne, bo tak naprawdę to jest tylko z wybiegu na wybieg. Oczywiście sam minuta na wybiegu jest bardzo ekscytująca, ale przygotowania są wszędzie takie same i jak żmudne i dość nudne. A jeżeli chodzi o sesję, to tutaj wiadomo, w zależności od miejsca, od kraju, gdzie się wyjeżdża, od tego, czy to jest w studiu, czy w jakimś na pięknej wyspie, to też zmienia się jak gdyby cała ta otoczka sesji i zaczyna być bardziej ekscytujące. We wspomnianym Top Model trzeba wziąć udział właśnie w różnych sesjach, w futrze, nago. Czy w rzeczywistości jest tak, że jeżeli początkująca modelka powie, że ona nie chce brać udział w roznegliżowanych sesjach, to czy to nie oznacza dla niej końca kariery? Absolutnie nie. Ja miałam wiele takich sytuacji, kiedy odmawiałam. Zdarzyło mi się robić też sesje nagie, ale wiedziałam, że to jest wspaniały fotograf, który jeżeli się rozbiorę, to rzeczywiście to będzie tak naturalne, tak będę się czuła tak komfortowo, jakbym była ubrana. Nieczęsto mi się to zdarzało i zdarzało mi się bardzo często odmawiać właśnie pozowania nago. Więc ja myślę, że to absolutnie nie oznacza końca kariery, a też klienci nabierają szacunku i fotografowie, że ja mam swoje zdanie, że jestem wartościowa i że mam jakieś swoje poglądy na pewien temat. Jeżeli jesteśmy przy ciężkich tematach, to jeszcze muszę zapytać o anoreksję wśród modelek. Czy rzeczywiście to jest tak powszechne? Czy po prostu wszystkie modelki mają tak wspaniały metabolizm? Czy jednak to jest jakiś problem w tej branży? Ja myślę, że jest na pewno, ponieważ modelki muszą być bardzo szczupłe. Kiedy ja miałam 17 lat, to rzeczywiście ten metabolizm był taki, że podczas pokazów potrafiłam jeść tylko wieczorem, zjadać dwie pizze, bo nie miałam czasu na nic innego i rzeczywiście nie tyłam. W tej chwili muszę bardziej uważać na to, co jem. I też bardzo zaczęłam interesować się tym, zaczęłam dbać o moje posiłki. Bardzo dużo trenuję i to pozwala mi na jak gdyby zachowanie sylwetki, że jestem szczupła. Ale dużo dziewczyn niestety przesadza i też ja myślę, że to też zgodne z wiekiem. Jak się ma 17 lat, no to ja bardzo chciałam wtedy przytyć i miałam ogromne kompleksy, że jestem za chuda. Natomiast w tej chwili, kiedy rzeczywiście już jestem trochę starsza, urodziłam dwójkę dzieci, bardziej muszę zwracać uwagę na to, co jem i ruszać się, trenować, żeby mieć regularny styl życia. Ale można, oczywiście wszystko jest możliwe, żeby być szczupłym.